煎到被把你搞啥？Tak.被切把你皮卡张把你的刀。A kto mówi? Gablisia. Jaka Gabrysia? Gablisia bąk. A my się znamy? Co? A czy my się znamy? Kto? Ja i pani? Tak. Nie, proszę pani, my się nie znamy przecież. Ja chcę kupić od pani Miśka. Ach, Miśka chce pani kupić ode mnie, tak? Jakiego Miśka? Ja nie jestem pani. Ja mam, proszę pani, tylko 6 latek. Ojej. Tak, ja jestem Gabrysia, nie pani. Tak. Tak, A pani. czy twoja mama wie, że ty do mnie dzwonisz? Mama jest za granicą, wyjechała z jakimś fagaszem. Babcia wie i tata. Ach, babcia wie i tata. A mogę prosić tatę do telefonu albo babcię? Tak, można. A to zaraz, dobra? Dobrze. Bo jedzie kupić miska, a nie babcia. Którego? Nie, to ten dużego takiego. Tego dużego, tak? Tak, on fajny jest. No fajny jest, fajny jest. Ale ja. A skąd go pani ma? Skąd ja go mam? No No. mój synek miał tego misia, jak był malutki i się do niego przytulał. A on ma 7 I lat i już on idzie do szkoły. nie będzie płakał, jak pani go sprzeda? Nie, on ma dużo jeszcze pluszaków, także ma jeszcze jednego takiego dużego i później Będzie jeszcze większego. biedny, będzie płakał. Nie będzie płakał, bo sam wyraził zgodę na to, żeby sprzedać. A jak on ma na imię? Mój syn? Tak. Franek. Franek. A da Tak. mi pani Franka? No pewnie, że dam ci Franka, ale czy ja mogę najpierw jeszcze porozmawiać z twoją babcią albo z tatusiem? I z tatą. A tu zaraz do mi pani Franka, proszę. No dam tobie Franka, tylko najpierw chciałabym jeszcze, żebyś ja chcę porozmawiać z twoim tatusiem. Mogę? Dostaniesz Franka, ale Franek się teraz. I dam ci Franka, tylko Franek się kąpi i nie mogę wdać telefonu, bo wpadnie mu do wanny. Będzie uważał przecież. Wpadnie, bo Franek jest troszeczkę taką małą gapą, wiesz? On jest dzieckiem też niepełnosprawnym i akurat mu wpadnie i co? No. Będzie pani, a może my przyjedziemy do pani, się będziemy bawić misiem. A gdzie ty mieszkasz? A gdzie ty mieszkasz? Kalin, 23 km od pani. 23 kilometry ode mnie. A skąd Tak. ty tak wszystko wiesz? Bo my mamy tam prababcię. Prababcie macie tutaj. Tak. A może ja u pani będę spała? Dobrze, tylko że wiesz co, ja bym wolała najpierw porozmawiać z twoim tatusiem albo z babcią, okej? Babcia jest, proszę pani, pijana trochę. Tatę dam. Dobrze, to daj mi tatę, no. Chwila. Babcia jest nagrzana. Wie pani? Wie pani? Tak. A wie pani? Słyszy mnie pani? Tak, słyszę, słyszę. Tam tatusia teraz. Dobrze. Uwaga. Tato. Tata, jakaś pani dzwoni i chce nam sprzedać misia. Tak, ona
zadzwoniła i chce nam misia sprzedać. Trzymaj. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja mogę wiedzieć, z kim ja rozmawiam? Bo przed chwileczką do mnie zadzwoniła ta dziewczynka mała. Kto zadzwonił? Ta dziewczynka malutka. Nie. Córeczka pana. Niemożliwe. No a jednak. Zadzwoniła do mnie, że chce koniecznie kupić misia ode mnie. Ona zadzwoni, jak ona nie ten, nie umie odblokować telefonu. No ale naprawdę zadzwoniła, niech pan sprawdzi połączenia, że to są wychodzące od was. Koniecznie chce przyjechać do mnie, żeby spać jeszcze, gdzie ja tej dziewczynki nie znam. Kto mówi, chce że spać? Babcia jest... Kto chce spać? Gdzie spać? No pana córeczka się pyta, czy może do mnie przyjechać spać, się pobawić z moim synkiem. Aha. I mówi, że babcia jest nagrzana, jest babcią, nie może rozmawiać. To kolega mojej córki, tak? Nie, nie wiem, ja nawet nie wiem, gdzie pan mieszka. Ona mi tylko powiedziała, że 23 kilometry od nas mieszkacie, nie no wiem. To, no w Karlin. Nawet nie wiem, gdzie pan, nawet nie wiem, gdzie to jest. Pani Gosia, ja już poznaję panią. A skąd pan poznaje mnie? No pani Gosiu, nie poznaje mnie pani Krzysztof Bąk. Krzysztof Bąk, nie? No ja, proszę pani. Skąd my się znamy? No nie kojarzy pani. No nie. Kurczę, to ma pani na wieczór zagadkę. No niech mi pan powie, gdzie się chociaż spotkaliśmy, gdzie się poznaliśmy, to będę... Ma pani na wieczór zagadkę. Gabrysia, trzymaj panią. Wiecie pan, to sprzeda pani nam misia? Gabrysiu, powiedz mi tylko, skąd twój tata mnie zna? Tata panią zna. Bo my kiedyś byliśmy na spacerze. Pan jej nie pamięta? Nie, ale gdzie byliśmy na tym spacerze? Co? Ale gdzie byliśmy na spacerze? Nie pamiętam już, bo pani, pisze pani? Tak? A jak ten misiu się nazywa? Ten misiu nie ma imienia. A, to ja sobie go nazwę. Nazwę go Monster. O, rozłączyła mnie, ale zwała. No, wkręcona jest, została wkręcona, co? Tak kurczę, pewnie tam sobie rozkminia. Kto to dzwonił? Kurde, kto to dzwonił? Hold it till you choke, huh? Moving forward, huh? Cruising on my border, huh? Still got more, huh? Burn it to a shorter, and I'll be flowing. I get so high, fuck around and never come down. I get so high.